A tam będzie dalej Jeremia, czy nie? Czemu? A chodź tamtą stroną pójdziemy, czy nie? Tam jest łabędź. Tutaj nie skończyli roboty. Ktoś zęby sobie oszczyli chyba. Tu jest świeży. Tam się za tego buka biorą. O, jest Jeremia. Patrz, jak tego świerka tam zrobili. Zaraz się przewróci. Tam jest pierwszą blokadę zrobili. Tam jest pierwsza blokada, a tu druga. Ciekawe, co to za kamień. Ale ciekawe, co to za kamień. Tu jest zablokowane, dlatego stoi łąka. Patrz, tu jest nawet metr wysokości. Bo budowały dookoła. Woda nie schodziła dalej. Ale inżyniery z nich perfekcyjne. Patrz, wszystko stoi. Wszystko stoi tutaj. Normalnie metr wysokości zrobiły, patrz. Idę zobaczyć z drugiej strony tam. Słoik ktoś wyrzucił. One atakują ludzi, czy nie? A youtuberów? Youtuberów? Wszystko stoi, w ogóle nie ma przepływu. Zablokowały. Siano trzeba robić, a łąki zalane, co nie? Są takie kosiarki listwowe do wody. Ale oni to perfekcyjnie zrobili. Wszystkie takie duże dęby, że same łuki też. No, widzę. Ale wyszlifowali. O, tutaj mamy pierwszą blokadę. I on tutaj mieszka. I tu od razu sobie basen zrobił, że dopływał jak łodzią podwodną ubotem tam na dół i tu wypływa w morze.
To wszystko stoi. A tutaj przejazd z mostkiem betonowym? Tak. Wszystko zalane. O, jest beton, widać. Jest beton. Co? Wszystko jest ten, zalane. Bobry zablokowały wszystko. Chcemy skosić te łąki na kiszonkę albo na siano, ale widzicie, nie można wjechać teraz, bo jest wszystko zalane. I jaka jest teraz procedura prawna, bo ja nie wiem, jak to się robi teraz. Co musimy zrobić? Napiszcie w komentarzach. Dzięki.